o czym będziemy mówić dzisiaj. Czym jest PR i czym nie jest PR? Kiedy sobie nie zawracać głowy PR-em przede wszystkim? A zbadamy sobie takie podstawowe warunki do tego, żeby zacząć komunikować się z mediami. I tu będę was bardzo mocno zachęcał do tego, żeby w jakiś sposób ogarnąć to od strony obiektywnej, patrząc na siebie jak osoba trzecia. Kiedy jest dobry moment na rozpoczęcie komunikacji? Co trzeba wiedzieć i czego się wystrzegać, żeby się nie wypalić za szybko? Jak podtrzymywać dobre relacje z mediami, jak podtrzymywać cały ten ogień medialny, żeby wszystko się paliło, żebyśmy byli szczęśliwi i żebyśmy mieli cały czas fajne publikacje na swój temat. Różne szkoły i podejścia. Co zrobić? Czy robić PR samodzielnie, czy iść do freelancera, czy iść do małej agencji, czy iść do dużej agencji? To wszystko zależy od pieniędzy, zależy od budżetu i zależy tak naprawdę od was. Ja jestem z agencji Ciszewskiej MSL. Powstaliśmy w 1994 roku. Jesteśmy chyba największą agencją na rynku pod względem zatrudnienia. W tym momencie mamy na pokładzie około 100 osób. Bardzo dużo przeróżnych działów. Ja zajmuję się działem technologicznym, pełnię sobie skromną funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego w tym momencie. I tutaj po lewej widzicie wszystkie spółki, dla których pracowałem. Technologiczne. Przede wszystkim chciałem zacząć od rozwalania pewnych mitów. Pierwszy mit jest taki, że PR jest banalnie prosty. Otóż, moi drodzy, PR nie jest banalnie prosty. PR jest trudny. Po 12 latach pracy w tej branży mogę wam to powiedzieć. Każdemu się wydaje, że wystarczy iść i porozmawiać z dziennikarzem i już ma tego efekty. Otóż nie, zupełnie tak nie jest. Sam się tym zajmę, kolega mi powie jak. To jest jakby podstawowe podejście, które króluje w ostatnim czasie. Wśród startupów też niestety. I bardzo często parzymy sobie ręce i wylewamy na siebie bardzo gorącą wodę, o czym też za chwilę będzie. PR to bezpłatna reklama. I to jest rzecz, z którą się mierzę od 10 lat. Otóż nie, moi drodzy, tak nie jest. PR to jest efektywna część marketing mixu, która bardzo pomaga, mówi ludziom, co robicie, w jaki sposób, sprzedaje znacznie więcej informacji niż reklama. Ale bez odpowiedniego marketingu, bez odpowiedniej reklamy jesteście dalej w tym samym miejscu. Nic się nie zmienia, nawet jeżeli będziecie mieli może fajnych publikacji, które przemijają i trzeba pamiętać o tym, że też opowiem o bardzo konkretnych case'ach, które pokazują, że sam PR po prostu nie wystarczy, a też za mały budżet reklamowy, za mały budżet marketingowy do wsparcia swojej działalności jest taką trochę drogą donikąd. PR to ściema. No nie, PR to jest historia. Opowiadamy sobie pewną historię i za każdym razem, kiedy ludzie pytają mnie, co to jest PR, to ja im mówię dokładnie, że to jest pewne story, które mamy, którego nie wymyślamy na potrzeby komunikacji z mediami, tylko próbujemy opowiedzieć w jak najbarwniejszy sposób o tym, co rzeczywiście mamy. PR napędzi nam klientów, będziemy startupem, który zawołuje ludzkość i tak dalej. Niestety z tymi stwierdzeniami spotykałem się dosyć często, teraz jest trochę lepiej, a cały czas podaje się case Google'a. No, trochę jest tak, że Google sam bardzo dużo rzeczy wypracował i zaczął, przepraszam, jeżeli mówię za głośno, tam, bo... I Google tak naprawdę zaczął bardzo organicznie radzić sobie ze swoją działalnością i ludzie sami zaczęli o nim pisać. Tak naprawdę jak idziemy do dziennikarza, jak idziemy do agencji, idziemy do kogokolwiek, kto nam ma pomóc pod względem marketingu, reklamy, zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście nasz produkt to Google. I to jest jakby podstawowa rzecz, o której musimy pamiętać. O tym, że PR to historia. Na tym zdjęciu widzimy panią, która jest tutaj na tle marek Glamour, L'Oreal, jest z przystojnym panem, pewnie na jakiejś imprezie. Powiedzielibyśmy, że to jest, nie wiem, gwiazda serialu, gwiazda jakiegoś filmu, filmowa, muzyczna, cokolwiek. No i tak naprawdę to zdjęcie opowiada złą historię. Jest to Melissa Mayer, jedna z 50 najbardziej powerful women na świecie. Wcześniej pracowała przez szereg lat w Google, dzisiaj dowodzi Yahoo i pewnie zrobi trochę bałaganu na rynku w ciągu najbliższych lat. Chciałem, żeby te dwa zdjęcia pokazały wam, jak bardzo można się mylić, jak bardzo można opowiedzieć złą historię, jak można opowiedzieć ją złymi narzędziami, jak bardzo źle można ją opowiedzieć, jak człowiek nie jest przygotowany do tego, co gdzieś tam za chwilę ma się urodzić.
Przede wszystkim główną taką rzeczą, na którą bardzo mocno zwracamy uwagę, szczególnie w przypadku startupów, jest to, żeby każdy projekt osiągnął masę krytyczną. Masa krytyczna to jest to organiczne zainteresowanie ludzi, żeby miał ten organiczny potencjał, żeby chociaż trochę ludzie zaczęli sami o nim mówić. Pewnie każdy z was o tym marzy. Jeżeli macie na myśli swój startup, macie na myśli coś, co chcecie robić w życiu, a jeżeli sami pójdziecie z tym do mediów, pochwalicie się w tym w sposób, który nie ma poparcia w powiedzmy już w jakichś społecznościach, nie ma poparcia gdzieś tam na jakimś bardzo niskim poziomie medialnym, będzie znacznie trudniej. Dobrze jest to mieć na początku. Jeżeli ktoś launchuje swój projekt w mediach, to trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak jak z kampanią reklamową, że za chwilę można mieć następną. Nie jest tak jak z marketingiem, że za chwilę można wymyśleć coś dalej. Przede wszystkim temat jest taki, że to się robi raz. I trzeba to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy do tego naprawdę dobrze przygotowani. Żeby zażarło w mediach, bo mamy takie przypadki, że po prostu musimy dzwonić do naszych biednych dziennikarzy, którzy są naprawdę fajni, ale po raz 50. słysząc o tym samym mechanizmie, projekcie i tak dalej, spuszczają nas na drzewo i bardzo słusznie. A tak naprawdę to, jak kreatywnie opowiemy o produkcie, jest mało ważne, ponieważ teraz już rynek medialny trochę uodpornił się na te fantastyczne legendy startupów i każdy stara się pisać o rzeczach rewolucyjnych, a nie tych, które są kopiami, nie tych, które robią to samo, co inne, tylko że w trochę inny sposób. Coś źle robię, czy nie? Dobra, okej. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że kreacja w tej pierwszej fazie komunikacji jest ważna, natomiast kreacja to nie wszystko. Kreacją nie opowiemy historii. Jeżeli mamy kiepską historię, to kreacja nam nie pomoże. Więc nie wymagajmy od naszych agencji, freelancerów, od siebie samych, żeby być mega kreatywnym w tym pierwszym stage'u komunikacji. Nie naciągamy rzeczywistości, bo to ma swoje konsekwencje. Niestety media mają to do siebie, że nie tak jak reklama, no chyba, że już ją kompletnie skopiemy. Media mają to do siebie, że one oddają, bo bardzo szybko widzą nasze błędy. I to jest taka trochę historia sprzedaży, sprzedaży udanej i sprzedaży nieudanej. Jeżeli mamy kiepski produkt do sprzedania, to ktoś to widzi, nie powie nam tego prosto w oczy, ale później zobaczymy to w swojej publikacji, czyli tej publikacji, która będzie na nasz temat. Musimy trochę myśleć z drugiej strony, jak nasz rozmówca. Zawsze warto, mega warto, siąść sobie przed swoją dziewczyną, chłopakiem, mamą, tatą, osobą krytyczną, obiektywną i opowiedzieć mu o swoim projekcie, tym, który mamy do zrealizowania, tym, co chcemy zrobić, czym jest nasz produkt, czym jest usługa. Po pierwsze powinni to zrozumieć i po drugie zacząć zadawać jakieś pytania. I na te pytania bądźmy przygotowani, bo nie ma nic gorszego niż zaskoczenie. Dobry PR to jest budżet. I musimy o tym pamiętać. Czasami, jeżeli zaczniemy organicznie, wystarczy go tylko popychać w dobrą stronę i do tego nie są potrzebne duże pieniądze, ale wtedy nawet nie myślimy o tym, żeby zaangażować agencję PR. Jeżeli nie myślimy o tym, jeżeli coś ma być zrobione porządnie, musimy pamiętać o tym, że usługi PR kosztują. Tu pewnie zaraz koleżanka z Profeiny będzie mówiła, ile kosztują, dlaczego tyle kosztują i tak dalej. Ja potwierdzam, że kosztują cały czas. My też musimy z czegoś żyć. Fajnie by było, jakby każdy z nas, myśląc o tej komunikacji medialnej, przede wszystkim stawiał sobie jeden bardzo ważny cel przed sobą, żeby media cały czas myślały o mnie, a nie ja o mediach. Bo jeżeli wy myślicie o mediach, to cała, że tak powiem, zabawa, jesteśmy w niej trochę przegrani. I o tym trzeba bardzo mocno pamiętać. O dziennikarzach. Tak jak mówiłem, to są bardzo mili i fajni ludzie. I bardzo często, kiedyś miałem taką percepcję, że nie są fajni, później mi wróciła bardzo mocno percepcja, że dziennikarze są bardzo fajnymi, obiektywnymi ludźmi i często lubią przede wszystkim takie tematy, nie powiem do końca społeczne, ale jeżeli ktoś ma monopol na rynku, jeżeli gdzieś jest kiepska sytuacja, ona się nie zmienia od lat, to nagle możemy wrzucić taki case. Jest im direct fly. Ja rzadko opowiadam o case'ach, bo są klienci i jak wiadomo ciężko jest opowiedzieć o rzeczach trudnych, natomiast tego klienta już nie ma niestety. Linie zostały zamknięte, upadły z wielkim hukiem, ale no nie z takim jak ostatni przewoźnik lokalny, natomiast też z niemałem. Otóż Direct Fly latało sobie bezpośrednio od miasta do miasta, prosto do celu, czyli były loty z Gdańska, powiedzmy do Krakowa, 9 połączeń na siatce lokalnych, 4 tam do Lwowa, Kijowa i tak dalej. Więc
Jako Launch przeprowadziliśmy 9 konferencji prasowych, które się działy w jeden weekend. Media były zachwycone. Były zachwycone przede wszystkim pod jednym kątem, że wreszcie była jakaś konkurencja, przeciwwaga dla Eurolotu. Każdy się bardzo cieszył, że takie linie będą na rynku i każdy je wspierał. I teraz dziennikarze. Dziennikarze wspierali je do tego stopnia, że w momencie, w którym był start samolotu w Łodzi, to był pierwszy dzień, przyjechała ekipa TVN-u, przyjechała ekipa TVP, przyjechała ekipa Polsatu, nastąpił zarzut temperaturowy silnika. Zabijcie mnie, nie wiem co to jest, w każdym razie samolot nie mógł się ruszyć bez żadnego mechanika Saba, który oczywiście mógł sobie przyjechać za 3 dni. A więc co zrobili wszyscy państwo? Grzecznie powiedzieli, że no nie zrobimy wam tego w pierwszym dniu lotów, nie puścimy tego materiału i poszły wszystkie materiały z Wrocławia. Nie wiem, czy sobie to wyobrażacie, to jest w ogóle bez żadnej prośby, bez niczego, po prostu oni chcieli pomóc organicznie tym liniom, bo wiedzieli, że to jest fajny koncept i jeżeli to było naprawdę zdarzenie losowe, mogło się zdarzyć każdemu, mogło się zdarzyć lotowi i tak dalej. Natomiast tutaj była chęć pomocy, żeby jakoś te linie pielęgnować i wiadomo, że taki case na samym początku i starcie linii po prostu by je zabił wtedy, nie 3 miesiące później. No bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że trzeba sprzedawać bilety o te 3 miesiące wcześniej, a tutaj były sprzedane chyba miesiąc wcześniej, więc to tak trochę się nie mogło udać z punktu widzenia biznesowego. Poza tym, jak już zobaczyłem, że OLT zaczyna latać w Polsce, to latanie za 90 zł nigdy się nie będzie kalkulować i to państwu mogę powiedzieć od razu. To jest dosyć problematyczna kwestia. To, że dziennikarze lubią reagować w momencie, w którym się komuś dzieje krzywda, to jest naczelny przypadek z ostatnich dni. Grupa Allegro dołącza do koalicji Fair Search. Mamy grupę Allegro. To, co się dzieje, no, w różnych miejscach różne rzeczy zawodzą, jasne, jak w każdej firmie, natomiast tutaj jest taki wolumen pewnie zapytań do obsłużenia i ludzi, z którymi trzeba porozmawiać i załatwić jakieś rzeczy, że trudno się z tego w dosyć sprawny i szybki sposób wykaraskać. Ale musimy powiedzieć, że Allegro.pl generalnie ma słabą sytuację w mediach, prawda, jeżeli chodzi o ich wizerunek. Koalicja Fair Search, no, jest to kilka firm, które, znaczy przepraszam, jest to organizacja non-profit, która twierdzi, że Google fałszuje wyniki, naturalne wyniki wyszukiwania, pozycjonując swoje produkty i usługi wyżej. No i w tym momencie mamy nagle mechanizm, kiedy jak zobaczyłem wszystkie publikacje, a było ich naprawdę multum, bo sądzę, że około 150-200 i to takich rzeczywiście rzeczowych, które w pewnym sensie analizowały problem, a to zauważyliśmy, że to Allegro, które jest bite bardzo na co dzień, tutaj jest jako pokazane jako trochę bohater, tak? Jako ktoś, kto walczy z Googlem, dołącza do koalicji Fair Search.org, wysyłając o tym komunikat prasowy. Powiedziałbym, że to takie działanie na pograniczu, natomiast widać, że jeżeli ktoś wychodzi naprzeciw na przykład wielkiemu gigantowi, jakim jest Google, no to może wygrać na tym, że rzeczywiście ta walka jest pokazana w jakiś sposób dosyć obiektywny. A tu mamy case z bloga Artura, ostatni. Nie wiem, czy jest Artur na sali, czy nie. A jest przed wejściem. Arturze, czy ja mogę cię poprosić na chwilę? Nie, dla ciebie nie, w ogóle nie będzie. Także pamiętasz ten case, tak? Tak, i co sądzisz, bo jak czytałem twoją publikację, to tak zauważyłem, że tak nie do końca to było. Nie wierzę w ten case biznesowy, dlatego że autorzy mnie nie przekonali. Ja się powoływałem na Outhalię, czy tam jakkolwiek ona się nazywała, inną firmę, która próbowała coś podobnego zrobić. Znaczy, no, w tym modelu ta firma próbuje sprzedać usługę, która według mnie wymaga o wiele większego zaangażowania ludzi, a nie tylko takiego modelu marketowym, sprzedaż za 39-40 zł jakiejś usługi. Nie wiem, no starałem się w wywiadzie być dosyć obiektywny, aczkolwiek... No byłeś dosyć obiektywny, ale też z jednej strony ironiczny. Doszliśmy, tak, byłeś ironiczny bardzo i doszliśmy chamski do momentu, nie. W którym... Ocierałem się. Powiedziałbym, rozmówca się bronił tak, jakbyś był chamski, tak? Z mojego punktu widzenia gdzieś tam ta komunikacja była mocno nieprzygotowana, gdzieś tam ten cały lunch był mocno nieprzygotowany. Z ich strony. Oczywiście, uf, pójście, nie.
Nie, no chyba, że to twoje, to nie, sam nie, pisałeś, bo są takie firmy, no, które, wiesz... Na swoim blogu oczywiście. No dokładnie. Więc tutaj mamy taki bardzo mocny case i proponuję, żeby każdy przeczytał ten artykuł, nie będę przytaczał fragmentów, w którym widać w momencie, kiedy powinniśmy wyjść do mediów mega przygotowani, powinniśmy pomyśleć tak naprawdę o tym, co powiedzieć, jak powiedzieć, zapytać, czy każdy rozumie to, co do nich mówimy. Artur zaczął robić pojazd. No, klasycznie, ponieważ po pierwsze nie podobała mu się usługa, po drugie stwierdził, że jest kopią, po trzecie nie mógł kompletnie zrozumieć czterech modeli, w których jest ona oferowana, nie wiedział, gdzie jest wsparcie kancelarii prawnej, nie wiedział, czy ono jest na każdym etapie, czy nie ma go na każdym etapie. Zrobił się z tego jeden wielki galimatias. Broń Boże, nie krytykuję osób, które rozmawiały z Arturem, ale jednak mogły się by trochę lepiej przygotować do tej komunikacji. Jest to duży problem, ponieważ jeżeli tak startujemy, musimy pamiętać, że z każdym z tych ludzi rozmawiamy po raz pierwszy i tylko raz, na samym początku. Jeżeli nam nie wyjdzie, to już nie będziemy mieli z nimi kontaktu, po prostu więcej. To wszystko zginie śmiercią naturalną. Mam nadzieję, że tutaj Artur się nie za bardzo przyczynił do tego, żeby firma Sarte zniknęła z rynku, ale muszę powiedzieć, że na pewno mocno musi przemyśleć swoją ofertę i jak zadziałać w takiej sytuacji, wrócić do Artura w momencie, kiedy będzie miała pierwsze sukcesy, będzie miała userów, będzie miała ludzi, którzy zgłaszają powiedzmy swoje prace, bo tutaj jest cała akcja dotycząca praw autorskich do projektów, czyli jak jesteście na przykład agencją PR, wysyłacie swojemu klientowi propozycję i klient ją wykorzystuje bez waszej zgody i bez waszego udziału, czyli nie płaci wam za to, że dla niego pracujecie, to finalnie oni niby stanowią dowód taki polecony, wysłany do siebie na pocztę, że tego i tego dnia o tej godzinie mieliście ten pomysł i on został później przez kogoś wykorzystany, przy czym jest dodatkowa usługa kancelarii prawnej, która pomaga nam dochodzić jakby swoich praw przed sądem. I takie bardzo amerykańskie to były argumenty pod tytułem 90% skończy się ugodą i tak dalej. To powiedziałbym, że tych 90% nie ma, bo jest tylko 10% może tych spraw, które wychodzą na światło dzienne. Pracując też, again, powiem, w tym biznesie od 10 lat, to bardzo wiele kampanii, które gdzieś komuś kiedyś proponowałem, później wypłynęło w inny sposób. Także jeżeli byliby tu ludzie z agencji, w których pracowałem, to pewnie uśmiechalibyśmy się do siebie w bardzo porozumiewawczy sposób. Natomiast taki system absolutnie przed niczym nie zabezpiecza, cena wysoka. Podsumowanie Artura, jasne. Znaczy jeszcze dodam jedną rzecz. W każdym momencie mogli napisać cokolwiek chcieli, dlatego że to był wywiad mailowy. Ja nie dawałem w żaden sposób żadnego timingu, otrzymali ode mnie po prostu informację, że coś się sprzęga, że dostaną pytania i proszę na nie odpowiedzieć. W związku z tym nie było presji czasowej, to nie była rozmowa telefoniczna. Więc też jak gdyby odpada element, żeby byli zaskoczeni, nie potrafi się do tego przygotować. No dokładnie, widać bardzo dużo emocji i widać jakiś tam gdzieś brak przygotowania. No po prostu staramy się tak tego nie robić, ale to zachęcam wszystkich do lektury i być może coś to rozjaśni. Jaki budżet, jakie wsparcie? Pewnie jak ktoś zobaczy to nagranie z zarządu mojej agencji, to będzie mało pocieszony, że mówię o cenach na rynku PR, ale jednak trzeba o nich mówić, tak? I pamiętajmy o tym, że jakiś media launch, i tu mówię o samych wynagrodzeniach agencji, jeżeli dysponujecie kwotą 5000, zdecydujcie się na małą agencję freelancera. Jeżeli 3,5 do 5, to już mówię o retainerze i stałej obsłudze comiesięcznej, też mała agencja freelancer. Jeżeli taki chcecie sobie przygotować solidny launch, od 30 tysięcy w górę musicie przeznaczyć na agencję i na koszty zewnętrzne. A jeżeli myślicie o retainerze, czyli tej stałej obsłudze comiesięcznej, w której macie jakiś tam określony pakiet usług, jest nim kilka informacji prasowych, jest nim aranżowanie wywiadów, są nim spotkania i rozmowy z dziennikarzami, musicie się liczyć w małej agencji od powiedzmy kilku tysięcy do 12-15, to jest taka kwota startowa, powiedzmy, w dużej agencji sieciowej. Jeżeli się zdecydujecie robić PR sami, to trochę powiem szczerze, niech Bóg ma w swojej opiece i życzę wam bardzo dużo powodzenia, bo też musimy pamiętać o tym, że my to wszystko robimy od lat i jakby ta wiedza nie jest tak, że jesteśmy samorodnymi talentami, tylko ona jest podawana jakby w tych agencjach, w których pracujemy z pokolenia na pokolenie. I trzeba o tym pamiętać, że jednak jakiś tam know-how jest. Jeżeli zdecydujecie się na pomoc freelancera lub też agencji,
zawsze sprawdzajcie swój zespół, zawsze sprawdzajcie ludzi i pamiętajcie o tym, jak wybieracie agencję, że jeżeli człowiek nie jest wam w stanie sprzedać tego swoich własnych usług, to będzie też miał problem ze sprzedawaniem waszych usług dziennikarzom. Ponieważ pamiętamy o tym, że przygotowujemy materiały prasowe, możemy przygotować wszystko, ale tak naprawdę to jest kwestia rozmowy z ludźmi. Jeżeli te rozmowy będą źle prowadzone, jest taki bardzo specjalny rodzaj sprzedaży bezpośredniej, w której w tych rozmowach możemy rzeczywiście kogoś zainteresować tematem, a możemy to totalnie spalić. Warto jest, żeby wasz PR-owiec wiedział, o czym jest w ogóle rozmowa, tak? Jeżeli na co dzień robi jogurty, ciężko jest zrozumieć mu specyfikę i dziennikarzy technologicznych, bo jeżeli ja mam na przykład wolumen 15 klientów, gdzie powiedzmy jestem w stałym kontakcie z określonym gronem dziennikarzy i to jest co najmniej raz na miesiąc, powiedzmy z 30-40 tytułami, zupełnie inaczej będzie, jeżeli nawet według sztuki i według wszelkich kanonów, a będziemy mogli... Przepraszam, pokazano mi czas, to się zdekoncentrowałem, ale bardzo subtelnie, w każdym razie, kiedyś mi pokazywano bardziej, tak mocniej. Anyway, poznajmy swój zespół, pamiętajmy o tym, że to ludzie dla nas pracują i wkładajmy czas w ich coaching. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to rodzaj specjalny sprzedaży i jeżeli w jakiś sposób mamy nasze teamy sprzedażowe, jeżeli mamy ludzi na call center, jeżeli robimy pitch, którym mamy sprzedać swój startup inwestorowi, to pamiętajcie, że oni muszą wykonać to samo na przykład 50, 100, 150 razy, dzwoniąc do przeróżnych mediów. Nauczcie ich, zainwestujcie w nich czas, ale tylko pod jednym warunkiem, że oni rozumieją to, co do nich mówicie, rozumieją wasz produkt, rozumieją waszą usługę. Jeżeli to wszystko uda wam się fajnie skomasować, to tak naprawdę ten team będzie bardzo mocno pracował na waszą korzyść. I pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać swego rodzaju wyniki, zawsze sprawdzać to, co za to zapłaciliście. Czy te osoby rzeczywiście pracują na waszą rzecz, te, z którymi miałyście kontakt i czy w jakiś sposób to się pokrywa z waszymi oczekiwaniami. To wszystko, dziękuję. Witam. Witam. Podałeś kwoty, za które mamy PR na przykład w Ciszewskim, 30 tysięcy złotych. No i raczej były takie smutne historie z Direct Flyem, zapłacili 30 tysięcy i po 3 miesiącach ich nie było, no. Ale mam pytanie, jesteście najwięksi, zresztą sam jestem też zainteresowany zatrudnieniem jakiejś agencji w najbliższym czasie, czy mógłbyś podać jakiś success story z ostatnio, nie wiem, 2-3 miesięcy, znaczy ktoś wydał x pieniędzy i za to otrzymał od nas to i jak to, nie wiem, wpłynęło na jego markę. Okej, okay, to teraz moment, jeżeli chodzi o Direct Fly, to był 2005 rok, pracowałem w agencji Tomorrow, której też już nie ma, więc to był taki case, wiesz, z mojego osobistego życia, po prostu położyło się wszystko tak naprawdę razem z tymi liniami, ale było bardzo fajnie, więc jeżeli chodzi o pracę w Ciszewskiej MSL, tak, proszę bardzo, zainwestowano 3000 euro, bo tutaj zgłaszaliśmy ten budżet do przeróżnych konkursów i zrobiliśmy mega fajną akcję Kingston We Drive Runner. To była akcja dla bardzo fajnego dysku Kingstona, który jest tak naprawdę miejscem, które pozwala dzielić przeróżne zasoby między urządzeniami. Wzięliśmy rowerzystę, ponieważ bardzo trudno było w jakikolwiek sposób przedstawić działanie tego produktu tak na szerszą skalę. Szczególnie tu chodziło o takie rzeczy bardziej, taką komunikację trochę bardziej konsumencką. Wzięliśmy rowerzystę, który jeździł po Warszawie i ludzie musieli w koordynacji z Facebookiem podążać za nim, jakby zdobywać rozwiązania, które były umieszczone na tym dysku i wrzucać je na Facebooka. I to udało nam się bardzo fajnie rozhulać. Mieliśmy ekwiwalent reklamowy, który udało się uzyskać z publikacji około 2,5 miliona złotych. Także to jest na przykład taki sukces, który mieliśmy. Nie mogę powiedzieć, za ile na przykład sukcesy bardzo duże święcimy, jeżeli chodzi o naszego klienta LG Electronics, bo tutaj bardzo wiele, jak powiem, udaje się fajnych rzeczy zrobić. A mieliśmy na przykład akcję z Gosią Baczyńską, która zrobiła pokaz na Pradze. I ten pokaz był... Tak naprawdę to, co było w tym niesamowite, to udało nam się wbić takie urządzenie jak pralka na scenę pokazu, a później spowodować, że pralka była
w 90% publikacji, które pojawiły się po pokazie. Wydarzenie było niesamowicie nośne swoją drogą, bo Gosia Baczyńska jako czołowa polska projektantka zapewnia widoczność, natomiast ciężko było osiągnąć ten efekt, żeby pralka pojawiała się w każdej publikacji. Udało nam się go osiągnąć tak naprawdę przez trzy takie, nie powiem triki, natomiast trzy takie pomysły, które naprawdę mocno wypaliły. Po pierwsze, zrobiliśmy konkurs fotograficzny, gdzie nagrodą był backstage u Gosi. Pojawiło się na Placu Zamkowym 50 fotografów i oni w bardzo fajny sposób po pierwsze nakręcili cały hype dookoła pokazu, poza tym na każdym zdjęciu mieliśmy modelkę, pralkę i to już zaczęło się jakoś łączyć na samym początku. Później wrzuciliśmy do filmu Tango, którego inscenizacją był pokaz. Jest taki film, który dostał Oscara w latach 90. Film krótkometrażowy, polski. I jakby na jego bazie w ogóle przygotowany był pokaz. Tam mieliśmy taką sytuację, że pralka wylądowała w centrum i wymieniliśmy jedną scenkę, w której modelka XXL wrzuca pranie do tej pralki, więc on się też pojawiał bardzo często na wszystkich relacjach z pokazu. Trzecia rzecz to poprosiliśmy celebrytów, żeby złożyli podpisy na tej pralce. I oni bardzo chętnie się fotografowali z naszym produktem, podpisując po prostu tą pralkę, która później została przekazana do Domu Młodych Matek, który wspierała Gosia. I to są na przykład trzy takie sukcesy. No i z tej akcji osiągnęliśmy jakieś paraliżujące PR value. Nie jestem ci w stanie go teraz przywołać, ale zapraszam na prezentację do nas. Mamy dokładnie rozpisany case. No tak, to są nasi duzi klienci, do których dążymy, bo zawsze to fit 30 tysięcy jednak ciągnie do góry. A to wtedy nie idzie do nas, tak? Więc. Jeszcze raz. Znaczy zależy, co chcemy osiągnąć, bo tak naprawdę, o Jezus, widzę, że trzymam brzemię teraz wszystkich prelegentów, ale okej. Akcja jest taka, że oczywiście, że warto wydawać jakieś tam każde pieniądze, jeżeli mamy sprawdzoną osobę po drugiej stronie, która zrobi to, co obieca. Więc jeżeli umówisz się z freelancerem, małą agencją, da ty 3 tysiące miesięcznie, ona wyśle dwie informacje prasowe i przeprowadzi follow-up, czyli zadzwoni do każdego dziennikarza, do którego to wysłała, tak jak najbardziej warto wydać te 3 tysiące. Tylko po prostu musi być albo twoja umowa, albo po prostu ktoś to musi wykonać rzetelnie. I wtedy warto wydać każde pieniądze, ponieważ jeżeli... I też z drugiej strony jest jedna rzecz, musisz mieć newsy, bo oprócz tego, że wystartowałeś, później coś musi się toczyć, musi się dziać, musisz mieć jakąś nową usługę, musisz, nie wiem, coś zrobić znowu inwestując w marketing, to jest taka niekończąca się spirala i niekończąca się kula śniegowa, która pędzi na dół, więc cały czas trzeba coś mieć, żeby tym zaskakiwać. Jeżeli chodzi o udane case'y startupów, wiesz co, niekoniecznie mogę coś takiego przywołać ze względu na to, że do nas przychodzą firmy w innym stadium rozwoju. Nie wiem, mieliśmy z takich trochę mniejszych firm, na przykład firmę NaviExpert. Przez ponad rok współpracowaliśmy z nią i sądzę, że udało nam się osiągnąć bardzo fajne wyniki medialne, które wcześniej gdzieś tam nie były przez nich osiągane. I to było coś, że jakby już od tego urodzenia i gdzieś tam oni przeszli jakąś drogę, przyszli do nas, my to trochę zlewalowaliśmy, tak? Także zapraszam na prezentację, możemy pogadać o cenach wtedy. No, podałem tutaj orientacyjne kwoty. Wszystko zależy od zakresu usług. Ja bym nie chciała tutaj przerywać płomiennych dyskusji żarliwych. Jeszcze jedno pytanie, a potem dajmy powiedzieć, czy powiedzieć innym prelegentom, co mają do powiedzenia i dyskusja na koniec i w kuluarach i przy pizzy może być równie żarliwa. Tu jeszcze jedno. Michał Kostrzewa. Pokazałeś przykładowe ceny, które zresztą znam, tak, bo pracowaliśmy, ale one z punktu widzenia startupu... Nie, ale to nie są ceny dla was. Kosmiczne, tak? I nawet taki tam retainer na poziomie, nie wiem, 4 tysięcy miesięcznie, to się rocznie robi 50 tysięcy, te są nieosiągalne. Co byś radził dla kogoś, kto rzeczywiście zaczyna swój biznes, nie wiem, bootstrapuje się dopiero i być może sam tyle nie zarabia, tak, na danym etapie, a jednak chciałby zacząć jakąś działalność PR. Tak? Przyjrzeć się temu, co ma i bardzo powoli i spokojnie się do tematu przygotowywać. Rozmawiać z ludźmi, bo to jest tak, że
Ja wiem, że jak każdy chce jak najbardziej szybko rozpędzić ten swój pociąg pod aspektem, w aspektach promocyjnych, w aspektach PR-owych, w aspektach marketingowych, bo wiadomo, że im więcej ludzi wie, tym więcej ludzi używa i tak dalej, ale naprawdę woda, spokój, wszystko to pozwoli nam w jakiś sposób się lepiej do tego przygotować. Oczywiście możecie robić, każdy może to robić sam, tak? Tylko że niech to robi w sposób przemyślany, niech rozmawia z ludźmi, którzy są ekspertami, niech ma na pewno znajomych. Teraz pół Polski pracuje w PR-ze, także wystarczy zadzwonić do kogoś, kto zna kogoś i w jakiś sposób się z nim umówić i porozmawiać trochę o tym, jak to powinno być robione. Oczywiście, że dla takiego startupu to są duże kwoty i te pieniądze nie biorą się znikąd, bo bardzo fajnie, jak ktoś przyjdzie na takim poziomie, że już ma sprawdzonego strategicznie inwestora i jest w stanie to w jakiś tam sposób, w jakieś pieniądze zainwestować. Natomiast powiedziałbym, że to drive'owanie wolne i organiczne gdzieś tam na początku, czyli nie wiem, spotkanie z Arturem może tutaj w jednym przypadku nie było najlepszym pomysłem, tak? Ale gdzieś tam, słuchajcie, zawsze warto, jeżeli macie fair produkt i macie jakiś sukces, warto się z tym po prostu z kimś podzielić, zwykłą rozmową, nie, na pewno nie używając narzędzi, których nie potrafimy używać, tak? Takie jak informacje prasowe, jakaś wysyłka masowa i tego typu rzeczy, bo po prostu nie ogarniemy tego na tym poziomie. Więc powiedziałbym, że spotkanie jeden na jeden z dziennikarzami, opowieść i patrzenie na ich reakcje to jest na początek bardzo dobry ruch. Bo później, jak oni sami zaczną dzwonić, to sytuacja się odwróci i już będziecie w zupełnie innych realiach. Dziękuję. Dziękuję.